Cześć, Paweł Kamiński, poligamia.pl, a to jest dniówka piątkowa, więc będzie krótko, będę się streszczał, żebyście mogli ją szybko obejrzeć, obczaić, co było na poligamii i iść grać, bowiem przed nami cały weekend, który można przeznaczyć na granie. Kto jeszcze nie skończył Deus Exa, powinien go jak najszybciej skończyć, a kto ma inne gry, też pewnie chciałby w końcu do nich wrócić. Dzisiaj na poligamii dużo różnych ciekawych rzeczy, jak zawsze zresztą. Przede wszystkim trochę innych filmików, na przykład Politydzień w wykonaniu Tomka i Konrada, dwóch super zabawnych prowadzących, opowiadających o grach i właściwie o najważniejszych kilku rzeczach, o których pewnie już wiecie, ale możecie posłuchać, co chcieliby dodać na ten temat. Poza tym z materiałów filmowych Katarzyna i kilku facetów na jednej kanapie, czyli nagraliśmy wideo z gry Katerin. Piotrek, który trochę w nią pograł, poopowiadał, dlaczego ta gra mu się podobało i co go w niej wkurzało, a inni grali, przyglądali się i podziwiali, bo to jest dość dziwna produkcja i chyba warto przynajmniej jej się przyjrzeć, na przykład w naszym materiale. Ponadto duży materiał Konrada o youtuberach i blogerach, którzy informują was o newsach ze świata gier albo po prostu bawią, zależnie od tego, jaki format sobie wybrali. Możecie poznać najpopularniejszych polskich, zagranicznych i zobaczyć, co jeszcze poza poligamią warto oglądać. Ponadto aż 4 newsy o Call of Duty. Nie wiem, jak się nam to udało, ale chyba był jakiś owocny dzień. Z czego najgorętszy to ten, że Call of Duty zostało skasowane. Na szczęście nie chodzi o to Call of Duty, o którym wszyscy myślą, bo Modern Warfare ma się dobrze i nawet wrzuciliśmy jego zwiastun, a o zupełnie inne Call of Duty, o którym pewnie już zdążyliście zapomnieć, ale nie szkodzi, Tomek Kutera przypomniał, o co dokładnie chodzi i jak się ta gra ma. Ponadto z dziwnych rzeczy, dziwna galeria Dead Island, która wzbudziła masę zniesmaczenia, powiedziałbym, że dziwny to dzień, kiedy wśród graczy nagie panie wzbudzają zniesmaczenie, ale jako, że te nagie panie były zombie, to też poczułem się dziwnie oglądając te obrazki z Dead Island i jakaś taka dziwna galeria to jest. I na koniec konkurs dla was. Mamy 5 wejściówek na pokaz gry Space Marine w kinie i na pokaz filmu Ultramarine. To jest jedna impreza. Oczywiście impreza promocyjna gry Space Marine, więc jeśli czujecie klimaty Warhammera 40 tysięcy i żyjecie z imieniem i walczycie z imieniem Imperatora na ustach, to powinniście spróbować się na tę imprezę dostać. Wejściówek jest 5, a Piotrek dokładnie wyjaśnił, co trzeba zrobić, żeby je zdobyć. To chyba wszystko, co ważne dzisiaj na poligamii. Tak jak mówiłem, zostawiam was z weekendem. Bawcie się dobrze, słyszymy się w poniedziałek, a przez te 2 dni oczywiście zaglądajcie do nas. Do zobaczenia, mówił do was Paweł Kamiński.